No to cześć wszystkim, z tej strony Plaga. Dzisiaj zrobimy sobie unboxing. I ja siedzę tu, a tam siedzi Dziuba. Tam jest Dziuba, ale co ty się tłuczesz? I ona się nie chce pokazać, ale mówi, że chce zobaczyć, jak otwieram pudełko. A pudełko jest od Genesisa, co widać po taśmie. Dlaczego możecie nie wiedzieć, bo w sumie od was to nic nie widać tam pewnie, tej taśmy. No nie? Chyba tam nie widać. Wziąłem sobie dzisiaj większy nóż, bo pudełko jest mega wielkie. No 12 kg waży to wszystko razem. Przynajmniej tak było napisane na liście przewozowym. Dobra, koniec machania nożem, zabieramy się za otwieranie. Więc ja sobie tutaj będę spokojnie otwierał, a wam będę gdzieś tutaj układał te wszystkie rzeczy. O, papłoch. W ogóle dziwne było, koty sobie poszły, a wcześniej było bardzo dużo kotów. Całe dwa były. Dobra, idziemy. Nie chcę nic zepsuć. Dobrze by było nic nie zepsuć. Bo ten karton jest cały aż przepchany. No, kot usłyszał tylko, że coś się dzieje i już jest na miejscu. Także to, że nie ma kotów, to odwołuje. Staram się być delikatnym, ale muszę jak jest, widzicie. Kurde. Trzeba było sobie wziąć ten zielony. Jaki zielony? Ten duży? No jest jeszcze większy przecież. Ale jest ostry. No spoko, to jest tylko taśma, nie? O nie, chłop mi tutaj zawadza. Jednak chyba się przydała do czegoś, bo koty trzymać. Dobra, idziemy. Pyś. Znowu koty krążą. Jeden w jednym rogu pokoju, drugi w drugim rogu pokoju. Masakra. Oho, dobra, zabieram nóż. Okej. Okay. Czy wy tam coś widzicie? Nie widzicie, to dobrze. O to chodzi. Dobra, tu mamy bardzo dużo jakichś kartonów, wiadomo. O, mamy bardzo duże bąbelki. No jest Dziuba, może się pojawić bąbelkami. O kurde. I nie tylko bąbelki. Tu jest jeszcze... O nie, pogniotło się trochę. Troszeczkę się pogniotło, ale nie przejmujcie się, wszystko jest całe. Dobra, to? Tu to jest. Jakaś koperta. O nie. To jest koperta. Kopertę położymy tu. Tu jest kolejne zawiniątko. Ja już mniej więcej wiem, co tam jest. To mi się wydaje. Dobra, Dziubie daję kopertę, niech ona tam sprawdza. Kolejne zawiniątko i kolejne. To są energy drinki. Ale musisz mniej hałasować trochę. Musisz wziąć nóż. Więc to są na pewno energy drinki. To interesuje tylko mnie, was raczej to nie interesuje, bo to zostawię pewnie sobie. Tam też masz energy drinki? A, ty już pijesz energy drinka. No dobrze, co mamy w środku? Zaczynamy od góry. Genesis GX68, bardzo ładna myszka. To jest to opakowanie, które się troszkę zgniotło, ale to nie jest, patrzcie, myszka jest cała. Myszka jest cała, postawię ją tutaj. O, kot przyszedł i coś żre. Kocie, co ty żresz? Co ona zezarła? O, to mamy tutaj kolejna myszka GX68. To w sumie tutaj już nie będę otwierał. Położę jedną na drugą. O, będzie dobrze. Trzyma się. Co mamy tutaj? Myszka kolejna GX68. Trzy myszki są takie same? Poważnie? Kurka, wórka. Ładnie. Co dalej? O. Tu mamy wielkie tuby, jak ktoś był na PGA, to wie, co to znaczy. Wielkie tuby znaczą, że w środku jest podkładka Maxilava. Bardzo duże podkładki od Maxilavy. Model Maxilava to jest chyba największy model od Genesisa, tak mi się wydaje. Kolejna Maxilava, gdzieś tutaj. O! Tu są jakieś dokumenty. Dokumenty dokumenciowe. O co może chodzić? O co może chodzić? Masz to? Dobra. Tutaj mamy zdjęcie. Bardzo ładne. O, jest nas wielu na tym zdjęciu. To jest zdjęcie z PGA, to poznaję na pewno. Jest... Co chciałaś? Nie, spoko bym się... O, ostrość mi się zrobi. Pozdrawiamy Genesis, tak jak napisano na zdjęciu. Poznań 22.10.16. Bardzo ładnie. A to jest coś, co nas interesuje najbardziej. Gratulacje stuknięcia 80 tysięcy subów Team Genesis. Proszę bardzo. Proszę bardzo, certyfikaty i dyplomy, gdzieś to sobie pewnie powieszę, tylko jeszcze nie wiem gdzie. No, także wielkie dzięki, Team Genesis, wielkie dzięki, miło z waszej strony. Gdzieś to trzeba położyć w takim miejscu, żeby to się...
Niech będziesz dół. Niech będziesz dół, później to będziemy przekładać. O, kod już tam drapie coś. Co to jest? Pozdrawiamy koła, have a fun. Koła? Co? Tu jest koła napisane? Kota! Pozdrawiamy kota, tu jest napisane. O kurde. Patrz, co wysłali. Ja kiedyś na unboxingu powiedziałem, że moje koty non stop się bawią tymi drucikami, jak tylko ma, nie? Ten mały kot, że on się non stop tym bawi. Ja pierdzielę. Patrz, co tu jest. Patrz. Już poleciała. Nie ma kota. Dzięki, o wszystkim pomyśleli. Ja mówię, jakie koła, jakie... A tu jest kota. Dobra, reszta drucików ląduje z powrotem w małej kopercie dla kota. Widać, że kot... już nie ma go, gdzie on poleciał? Zabrała drucik i uciekła. Aha, kot złapał z zęby druta i spierdzielił. To, to ci daje tu, w twoje ręce. Co mamy tutaj jeszcze? Kolejna myszka. Myszka GX57. To już chyba inny model od tamtych. Tamtych są 68. 57 wygląda tak. Bardzo, bardzo... Smuklejsza. No, miałem powiedzieć podobna, ale wcale nie jest podobna. Jest troszeczkę inna. Dobra, co dalej? Tak, żeby bardzo tego nie przedłużać. Kolejna myszka GX44, czyli znowu jeszcze inny model. Kurde, same myszki. Patrz. Same myszki. Jedna na drugiej. Gdzie je położę? Może tu? Okej. Okay. I tu? O kurde. O nie. Wywróciły się. Ja je pozamykam może. Może tak będzie łatwiej. Dobra, tak. Teraz tak. O, i tak. Dobra. Czyli tam już jest raz, dwa, pięć myszek. Pięć myszek. A tu co mamy dalej? Myszka GX44. Kolejna myszka do kolekcji. Niech będzie, że tutaj. No dobra, tutaj. Okej, okay. Stoi. Co mamy dalej? O, szeleszczące koszulki. Tu są te fajne koszulki. Ja wiem, które. O, kot wrócił z drucikiem. Byście widzieli, co on tu montuje, to by było. Dobra, ja jedną odpakuję i wam pokażę, co to jest za koszulka. Bo pewnie jej nie widzieliście. Ja widziałem tą i inną też widziałem. Koszulka, taka koszuleczka, to jest koszulka Team Genesis. Bardzo fajna, bo to nie jest taka... Ja ją chciałam. Tak, to jest ta, co ty chciałaś. No to będziesz miała. Team Genesis. Bardzo fajna koszulka, taka z materiału takiego... z takimi dziurkami jakby. To jest taka siateczka, nie taki stały materiał, tylko taka siateczka. Ciężko to wytłumaczyć. Koszulki dla piłkarzy są zrobione z takich siateczek, nie z takiej bawełny stałej. Dobra, tu mamy kolejną koszulkę. Położymy tą koszulkę tutaj. Tą tu dam, od razu tu położę, żeby ona nie leżała, bo się będzie ten zbierać brud, będzie z podłogi, bo nie jest folii, to wiecie, odłożyłem na bok. Dobra, co mamy dalej? Podkładka M12 Fire Mousepad. Podkładeczka, to leci tutaj podkładeczka. Tu mamy kolejną podkładeczkę. Okej. Okay. Co dalej? Proszę bardzo. Słuchawki H70. Bardzo duże słuchawki, bardzo duże pudełko. Gdzie ja je położę? O, kot się już tu uwalił, no to spoko. Dobra, słuchawki idą tutaj. Tu mam jeszcze drugi model H70. Ja też gdzieś położymy tutaj. Jeden i drugi kot w niebo wzięty po prostu. Ale buty. Kolejne pudełko ze słuchawkami i to są słuchawki H49. Myślę, że tu można położyć bez problemu te słuchaweczki, no nie? Nawet mi się ta wieża tutaj udała, chociaż mógłbym zacząć od największych rzeczy, to by było wygodniej stawiać wieżę. Kolejne słuchawki H49 też mogą leżeć tutaj, czemu nie? I co tutaj jeszcze mamy? Proszę bardzo, mamy tutaj klawiaturę RX55. Klawiatura RX55 ląduje, albo ja wiem. Może tu? Może tu? O, trzyma się. Kot się w ogóle tam położył. O, wy widzicie kawałek kota. Widzicie kota? Tam jest. I ostatnia rzecz w tej pasce, to jest kolejna klawiatura, ale RX55. Tam to też jest RX55. Co mi się skojarzyło, że H? Już mi się kręci w głowie od tego wszystkiego. Słuchawki są na H. Właśnie. RX55, kolejna klawiatura tutaj jest i ląduje obok całej reszty. Ja pierdzielę, ale tego dużo. No nie dziuba? No. Strasznie dużo różnych fantów. To jest kocie... najpewniejszy fan. To jest twój drucik, masz drucik. Ma karton. Karton to nie jest wcale fan. To jest dla kotów fan. I dla kotów świetny fan. Poza tym koty dostały druciki. Znaczy mało, znowu się zawinęła. A to, to sobie, gdzie ja sobie to dam? Gdzieś sobie będę musiał wymyślić, nie? Tam na górze? No. W każdym razie, to jest... Na tablicy. O, na tablicy. Mam tablicę krokową. Bardzo duża paczka od całego teamu Genesis.
bardzo, bardzo duża paczka od całego teamu Genesis na 80 tysięcy subskryberów. To stuknęło w zeszłym tygodniu jakoś. Paczka bardzo szybko dotarła, bo w sumie w zeszłym tygodniu były subskrybery, a w tym tygodniu już jest paczka. Więc naprawdę szybkie działanie. Jeszcze raz wielkie dzięki dla całego teamu Genesis za wysłanie tej paczki. A teraz o co chodzi z tą samą paczką? O co chodzi? Chodzi o to, że te wszystkie rzeczy, no właśnie co z tymi rzeczami? W sobotę dowiecie się, co będę robił z tymi rzeczami. Podpowiem wam, że te rzeczy nie są dla mnie, a w komentarzach możesz przestać? Duży kot. W komentarzach możecie zgadywać, dla kogo są te wszystkie rzeczy. Myślę, że zgadniecie bez większego problemu. Także tyle, jeżeli chodzi o ten unboxing. O, mały kot przyszedł z drutem, z powrotem. Bardzo dużo fajnych rzeczy. Tyle, jeżeli chodzi o unboxing. Koty zaczynają bardzo hałasować, więc ja też się powoli będę skręcał. Dzięki za oglądanie. Piszcie komentarze, trzymajcie się i cześć.